Franczyzobiorcą może dostać tak naprawdę każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, może też być spółka z o.o. Może posiadać doświadczenie w sprzedaży lub w finansach. Pierwsza umowa, o której wspomniałem, partnera finansowego jest bezpłatna, także można polecać nas i dostawać wynagrodzenie. Model autoryzowanego partnera, gdzie już przechodzimy szkolenia, nadajemy dostępy do firm leasingowych, do banków, do firm faktoringowych, a także do ubezpieczeń. Jest to symboliczna opłata 1000 zł netto za przystąpienie do sieci. To jest jednorazowa opłata? Jednorazowa opłata, nie pobieramy żadnych opłat miesięcznych. Natomiast najwyższy model jest model franczyzowy. Tu mamy kwotę 3000 zł netto jednorazowej opłaty plus 500 zł na kwartał opłaty marketingowe. I jednak większość klientów trafia z internetu niż z ulicy. Dlatego jakby nie naciskamy na biuro, fajnie jak jest, ale nie jest to jakby do końca wynik.